Ej, mam dla ciebie zagadkę. No. Dlaczego Wedel nie miał dzieci? Dlaczego? No co, interes pakował w kakao. Obejrzyjmy tego shota na sam start. Dobrze. Bo on jest prowodyrem, sprowokował nas do nagrania tego. Jesteśmy fanem oglądania. Mój no dawaj to pierwsze. Dlaczego Wedel nie miał dzieci? Ej, to jest coś innego. Bo cały swój interes ładował w kakao. O nie! Żarty są piękne, co on opowiada. Dawaj jakiś odcinek. Musicie wiedzieć, że na wakacjach mieliśmy bardzo słaby internet i oglądaliśmy filmy z Wujkiem Czarkiem, ponieważ kochamy Wujka Czarka. Piękne tak więc to żarty, poprosimy najlepsze żarty, Wujku Czarku. Ulubiony samochód osła. No. Kija! Kija! O Boże, nie mogę. Wujku Czarku! No, Wujku Czarku! Ale żart zapadany został. Ja jestem fanem Wujka Czarka, oglądam 13 posterunek. Ja cały też, czas. No, oglądamy to tutaj na Discordzie. Piękne. Może puścisz tą wiązankę ładną, czy nie? Nie, nie, nie puścimy wiązanki żadnej od Wujka Czarka. Dobre, dobre. 7. Dobre, 7. Dobre, 7. Tobiasz Zarembiński. O, Zarembiński. Dobre masz nazwisko. Nie. Z kim byłeś wczoraj wieczorem? Z Zarembińskim. Żart. Oj, Wujku Czarku. To tak żart pomiędzy żartem. Kot, no. Który roznosi listy. Jak się nazywa kot, który roznosi listy? Jak myślisz? No, kot pocztowy, Jezus Maria. O! Skąd wiedziałeś? Skąd wiedziałeś? No, nie wiem, no tak mi przyszło do głowy. Tobiasz. Tobiasz, dobry. Fajny montaż jest, fajny montaż. Ja mu takiej oceny nie dałem. 3. Uuu, tak nisko ten nigdy nie zjechał Wujek Czarek. Wujek Czarek srogo dzisiaj Tobiasza zjechał. Szkoda. Przez krótkie i. Maj przez krótkie i. Czyli kwiecień. Dzień dobry, jestem dobry. Co mówi chemik do pokerzysty? Potasuj. No dobre. Nie. No. Zajebiście. Nie, zajebiście śmieszno. No. Jedziemy dalej. Leonardo da Vinci. Taka ksywa. Jak ci na imię? Bałtek. Ale Bartosz? Czy Bartłomiej? Bałtazar. Co? Czekaj. Nie rozumiem. No ja też nie. Dobre, dobre, 7. Co? Drum in. Co robi Arka w garderobie? Przymierza. Pan z kamerą tutaj jest z TVN-u, bo panowie robią program. A ty kim jesteś? Ja jestem reżyserem kina akcji. O Wujku Czarku. Na rozkaz TVN-u jest zrobiony film o Wujku Czarku i tego. I pan się za kamery śmiał. No. Czemu taki montaż mają boomerski jakiś? No nie wiem. To jest montaż 2008 rok YouTube'a. Jeszcze powinno być taki stary, taki w międzyczasie, to no. Takie przejścia. Albo takie... Róbmy takie te, no właśnie. Zgadza się pan? 8. Wertom. Dlaczego... O, jest klasa. Cały swój interes ładował w kakao. O nie! Oj, Wujku Czarku. Adaś aż się poklepał po udach. Ciekawe dlaczego. Oj, Wujku Czarku. Boże. To straszne. Po prostu ustar. Hej, Icek, spróbujesz bekonu? Nie mogę, jestem Żydem. Spokojnie. Stary, za darmo. O Boże. Siap, to dobre. To, ale rasistowski. No. I ze spróbujesz wygląda, nie mogę z tym żyć. Spokojnie, stary, za darmo. No, dobre. 8. Rafał Dudziew. No, dobre, 7, 8. Jakiego artystę spaliłby Snoop Dogg? Snoop Dogg? Spalił. A bo on pali, w to to chodzi. Bo ja się nie znam, wiesz, na tych, na Jakiego artystę spaliłby Snoop Dogg? Wiem, taki... Tego, widziałem. Co? Co to miało być? Nie wiem. Co? Nie wiem, co się dzieje na tych filmach jego? Ty, o, dobrze, no. Zaczyna się, uważaj jak się zaczyna. Leżą dwie blondynki na plaży. Dwie blondynki na plaży. A się rozmarzył, Wujku Czarku. Się rozmarzył, no. Wujku Czarku. Jedna mówi do drugiej, czyli mówiące blondynki. Ej, co jest bliżej? Radą czy słońce? A widzisz stąd Radą? Nie, to nie było śmieszne. Żona jest blondynką. Ej, to powiem dzisiaj. Ale opowiadane będzie dla żony żarcik. Opowiem tak, wróciłem z prasy właśnie, słyszałem taki żarcik do ciebie. Telefon, mąż odbiera. Ktoś. Dzień dobry, mogę z Jolą? Mąż, niestety małżonki nie ma w domu. Ktoś. Wiem, jest u mnie i pytam, czy mogę. Jaki montaż, kurwa. 10?
10, nie oczekiwałem takiego zakończenia. Nie, no to jest słabe, no żarty. Czarku. Ja nie wiem, mamy inny, jako nasze pokolenie mamy inny humor, czy o co chodzi? No tak, no oczywiście, że tak, no. Wiesz, co mnie bardziej śmieszy? Co cię bardziej śmieszy? No to jest co do... No to jest śmieszny. The Random Guy. Mój terapeuta mówi, że czas leczy rany. Dźgnąłem go, teraz czekamy. I Bena jest... Ja pierdolę. Dobre, 7. Stary, jak ja to słucham, to jakbym w innej rzeczywistości był jakiejś. Kwaśniewski. Popieram przyjęcie Finlandii. A najlepiej do dwóch. Ja pierdolę. Pociągu jadą. Garbaty i niewidomy. Garbaty i niewidomy, widzę. Garbaty był złośliwy i chciał dociąć niewidomemu, mówiąc na głos niby do siebie. O, jakie piękne widoki za oknem. Jaka wspaniała natura. Zieleń drzew. Błękit nieba. Na to wkurzony niewidomy, nachylając się do garbatego i przyjaźnie klepiąc go po garbie. A kolega z tym plecakiem to też w góry? Ja p***ole. Wow. A przypominam, że to jest best of. No to niezły best of. Rzecz dzieje się w szkole. No. Pani mówi, Jasiu, wymień zdanie z ptakiem. Jasiu, tata przyszedł do domu nawalony jak szpak. Nie. Pani, teraz ja znam ten żart też. Tata przyszedł nawalony jak szpak i wywinął orła. Pani, a jak wymienisz z pięcioma, dostaniesz szóstkę. Tata przyszedł do domu nawalony jak szpak, wywinął orła, puścił pawia, aż mu dwa gile z nosa wyszły, i poszedł dalej pić na sępa. Mi się wydaje, że pan Czarek udaje. Fajne, fajne. Nie, mi się podobał ten dowcip, fajny. Fajne, 4. Same ptaki. Rzeczywiście mamy ptaki. Pijaństwo u nas kojarzy się z ptakami. 10. Nie będę żałował. Bardzo mi się podoba. To jest wszystko co z alkoholem, to mi się podoba, zauważy? Ksynder, 1, 2, 3, 4. Autorskis. Autorski chyba, tak chciałeś powiedzieć. Jaki organ u człowieka najbardziej podoba się rybom? Śledziona. No to jednak autorski. Dobre, 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 7. Damian Gonciarz. Gonciarz to znane nazwisko. Morderstwo w Tatrach. Policja przesłuchuje świadka zdarzenia. Czy widział pan dokładnie sprawcę zdarzenia? Niestety, tylko rysy. Super. Żart autorski. No dawaj, Bogumiłko. Jaś chodził już do trzeciej klasy podstawówki. Nauczycielka nie była zadowolona, że jednak zna tylko jedno słowo, a mianowicie no. Nazaryt, no. Poprosiła jego rodziców, by nauczyli go nowego słowa. Następny dzień Jaś cały promienniejszy. Pani się pyta, i jak? Nauczyłeś się? No ba. Dobre. Już ci powiem? Wujku Czarku. Bądź tak.